Temperatura dochodzi w czołgu nawet i do 60 stopni. Są wysokie temperatury, a wynika to z tego, że łuski, które wypadają z komory zamkowej, są tak gorące, że w zasadzie nie sposób je dotknąć. W tych wozach bojowych, które łuski wyrzucają na zewnątrz, nie ma z tego problemu, bo tą krótką łuskę wyrzuci na zewnątrz, ale nie wszystkie wozy bojowe mają te krótkie łuski, w związku z tym taka gorąca łuska z komory na bojowej, gdzie temperatura są kilkaset stopni, spada na podłogę i ona to ciepło oddaje w przedziale wozu bojowego i w zasadzie tam pot zalewa oczy, szczególnie na tych oczy tych żołnierzy, którzy wykorzystują celowniki. Pamiętam te czasy, bo czołgistą jestem i pamiętam, że po daniu kilkunastu strzałów z czołgu gazy prochowe w wozie bojowym i temperatura wysoka. W zasadzie człowiek wychodził z czołgu, to był jak, przepraszam, jak oczadziały.